Otwarta komunikacja w szkole. Chcesz promować działania swoje lub uczniów? A może współpracować i dzielić się wiedzą w sieci? Te narzędzia i otwarte zasoby mogą Ci w tym pomóc. Otwarte zasoby to muzyka, filmy, materiały dydaktyczne, które dostępne są za darmo, można je kopiować, udostępniać i dzielić się nimi niezależnie od celu. Najczęściej dostępne są na licencjach Creative Commons. Możemy korzystać z nich, spełniając proste warunki, które stawiają nam autorzy. Dzięki temu możesz korzystać z nich nie tylko w klasie, w ramach tzw. dozwolonego użytku, ale również dzielić się nimi swobodnie w sieci. Z materiałów na licencjach Creative Commons możesz nie tylko korzystać, możesz również je tworzyć. Otwarte zasoby są wszędzie i korzystasz z nich codziennie. To treści z Wikipedii albo zdjęcia z Pixabay i Flickr.com. Wideolekcje na Khan Academy albo świetne inspiracje z EdTed.com. A oto kilka narzędzi, które pomogą Ci za darmo stworzyć i opublikować Twój własny otwarty zasób edukacyjny. Dzięki aplikacji Canva każdy może łatwo stworzyć piękną prezentację i grafiki. W dokumentach Google i wirtualnych tablicach interaktywnych możesz współpracować z uczniami lub innymi nauczycielami. W większości tych aplikacji możesz również tworzyć grupy współpracowników i zarządzać pracą zespołową, na przykład za pomocą Trello albo formularzy Google. Dowiedz się więcej na otwartezasoby.pl, szkołasklasą.org.pl i prawokultury.pl.